Tutaj się udało, dwa fantastyczne tytuły, ale mimo wszystko jednak no, był taki jeden krok od wielkiego sukcesu. Nie jest trochę żal? Na pewno jest szkoda, zwłaszcza, że mamy miejsce na podium, wiemy jak blisko byliśmy. Gdzieś tam nasze życie mogło się już dużo szybciej odmienić, bo od jutra tak naprawdę Rafał Jąkiś zaczyna nowe życie. Ale walczymy dalej, może tak miało być. Myślę, że to początek czegoś nowego, także działamy. Tak, myślę, że nie tylko zwycięzca tego konkursu będzie się liczył dalej, bo każdy z nas jest zwycięzcą. Mamy tutaj 14 fantastycznych chłopaków, każdy ma poukładane w głowie, każdy chce osiągnąć sukces, więc będziemy działać. Ja przeprowadziłem się dwa miesiące temu do Warszawy, właśnie w związku, żeby się rozwijać. Tak naprawdę zostawiłem wszystko w Szczecinie, dlatego chcę działać. Chcę mocno działać w modelingu, w misterach. Chciałbym poznać przede wszystkim nowych ludzi, uczyć się nowych rzeczy, mieć nowe sesje zdjęciowe, może pokazy mody, także mam nadzieję, że to wszystko jeszcze przede mną. No, ja w najbliższych tygodniach wrócę do siebie, do pracy po prostu. Ale no, oprócz tego, że zdobyłem tytuł mistera internetu, mam też drugie miejsce w Polsce, więc no, to jest fantastyczny tytuł. No, zobaczymy, jak dalej sprawy się potoczą. Jeszcze w Tańcu z Gwiazdami nie wystąpię pewnie, bo pewnie ten zaszczyt dotknie tylko finalistę, ale zobaczymy.